Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu, jak zrobić biszkopt rzucany. Będziemy potrzebować 6 jajek. Ja oddzieliłam białka od żółtek. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. 3/4 szklanki cukru. 1 łyżka octu. 0,5 szklaneczki mąki ziarnaczanej, szklanka mąki pszennej, szczypta soli. Do miski przelewamy białka, dodajemy szczyptę soli, aby się szybciej ubiły. Uruchamiamy robot i ubijamy pianę. Piana musi być ubita na puszystą masę. Robot wyłączamy i będziemy łączyć składniki. Dolewamy ocet. Należy wymieszać. Mąkę przesiejemy, aby biszkopt był bardziej puszysty. Dodajemy proszek do pieczenia i mąkę pszenną. Całość dokładnie ruchem półkolistym i mieszamy. Mąkę dosypujemy partiami. Biszkopt jest puszysty. Teraz dokładnie składniki połączymy. Przełożymy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Tortownicę mamy przygotowaną. Ciasto mieszamy energicznie, na półkolisto, delikatnie, aby składniki się połączyły. Składniki biszkoptu mamy połączone, przekładamy do tortownicy. Biszkopt będziemy piec w 170 stopniach 40 minut. Należy go ładnie wyrównać. I
kieliszko odwędruje do piekarnika, nagrzanego piekarnika. Należy jeszcze nim tak wstrząsnąć, aby był po upieczeniu równiutki, rzucić, po prostu nim rzucić. Wkładamy do piekarnika 40 minut, 170 stopni. Po 40 minutach biszkop mamy upieczony. Złoto-brązowy kolor. Bardzo ładny biszkop. Równiutki. Biszkop rzucany. Więcej przepisów znajdziecie Państwo na moim blogu www.przepismamy.pl. Biszkopt należy odkroić delikatnie, najlepiej jak jest zimny. Wyjdzie nam piękny biszkopcik. Mój jest troszeczkę gorący i troszeczkę mnie parzy. Jest puszysty, ładnie wypieczony biszkopt rzucany.